Dzień dobry kochani, kolejny przegląd pompy ciepła i dzisiaj bardzo ciekawy przykład, ponieważ mamy pompę ciepła dwuwentylatorową, dziewiątkę seria H, jeszcze nie tick-up, ale z ambicjami, tak? Czyli mamy pompę ciepła taki tick-up, ale bez dotrysku. Co tutaj będzie z ciekawych rzeczy? Dość duże wskazanie, jeżeli chodzi o copy, czyli standardowo pokażę Wam, jak wygląda produkcja, jak wygląda pobór energii. Porównałem sobie z podlicznikiem, bo klient ma tutaj podlicznik dla sprężarki, dla grzałki osobno? Tak, osobno. Tak, osobno, więc to będziemy mogli zobaczyć. I też pokażę Wam, jak wygląda stosunek godzin przepracowanych w stosunku do ilości włączeń i wyłączeń, jeżeli pompa ciepła jest mocno niedoszacowana i generalnie nie wspiera się sprężarką, ponieważ logika pracy jest tak, a nie inaczej napisana i nie możemy w nią wnikać. Na szybkęsa, co my tutaj mamy, jaki budynek i jaka powierzchnia, jakie ogrzewanie? 160 metrów powierzchni użytkowej i w całości podłogówka. 160 powierzchni użytkowej, pewnie plus garaż jeszcze. Garaż, tak, garaż osobno 40 i 10 na pomieszczenie tutaj, w którym się znajduje. Więc klient od razu już ściemnia. 100% ogrzewanie podłogowe, czy będzie ogrzewanie strefowe tutaj, czy nie? Raczej nie. Raczej nie, bo widzę tak, bufor jest dołożony na powrocie plus zawór różnicy ciśnień, myślę, bo było przygotowane. Było przygotowane, ale stwierdziłem, że po tym sezonie zimowym, że nie ruszam tego. Z bardzo ważnej informacji, pewnie budynek wedle wytycznych WT 2021, tak, czyli super, hiper, już 20 cm wszędzie dookoła powinno być izolacji przynajmniej i najlepiej 30 albo więcej cm na dachu. Generalnie jak to wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy, z czego jest budynek wybudowany? To z białego tanga, ocieplenia tak widać jeszcze nie mamy, bo będzie robione dopiero... Nie widać, oni nie widzą, ja też nie widziałem, bo tutaj nie byłem, chłopaki byli tutaj tylko na uruchomieniu, za chwilę Wam pokażemy, bo jeżeli chodzi o część hydrauliczną, to klient zrobił to sobie sam i powiem szczerze, nawet strzałki są naklejone. I co? Nie mamy właśnie ocieplenia. Pierwszy sezon przeżyty, pompa ciepła dobrana tak naprawdę do zapotrzebowania razem z styropianem, tak? Tak. I jakie były tutaj temperatury najniższe? Bo znajdujemy się gdzieś w okolicach, powiedzmy, Krakowa. Poprzedni film bardziej jeszcze podgórsko nagrywałem. Tutaj jesteśmy bardziej w okolicach Krakowa. I jakie były tutaj temperatury? Przez ile to trzymało? No, najniższa temperatura to była minus 16 stopni, to były te mrozy przez kilka dni. To powiem szczerze, dużo, dużo cieplej, ponieważ u klienta, u którego byłem poprzednio, było minus 20 i trzymał gdzieś około tydzień czasu. Tutaj no, podobnie, ale minus 16, tak? Nie więcej, tak? Czyli łagodniejszy w ogóle strefa klimatyczna. No, tak. O, może dlatego udało się, że tak powiem, przeżyć. Docelowo, ile ma być jaka ma być temperatura w domu docelowo, a jaka temperatura była teraz w te, powiedzmy, średnie dni i w najmroźniejszy dzień? No to my żoną jesteśmy cieplolubni, to celujemy 22 stopnie, żeby było cały czas, a udało nam się... Cieplolubni to jest 24,6. A to u nas 22. No udało się 20-21 stopni bez problemu. Czyli nawet jak było, powiedzmy, ta temperatura minus 15 czy minus 16, bez problemu pompa dawała radę, no tak, nawet bez docieplenia, żeby dobić do takich temperatur. Więc widzicie, kochani, da się, jesteście połechtani. Jak jesteście połechtani i chcecie pompę ciepła, to wiecie, gdzie się zgłaszać. Wejdźcie w link, który macie w opisie, napiszcie do nas i jesteśmy w stanie Wam spłodzić jakąś pompę ciepła, tak? Czy chcecie ją sami założyć, a my mamy tylko podłączyć ją freonowo, albo odpalić, jeżeli to jest monoblok, albo możemy to zrobić kompleksowo. A te filmy właśnie specjalnie dla Was nagrywam, dlatego żeby też była jakaś opinia klienta. Ważna. Droga, w drodze jest gaz. Jest. I jednak nie gaz, tylko pompa ciepła, ale doszliśmy dlaczego. Jedyna słuszna decyzja. Fotowoltaika na starych zasadach 5 kW. Tak? Tak. Bo więcej się nie zmieściło, ale w sumie nie potrzeba, ponieważ tutaj są takie beneficjenty, co są nad ludźmi i mają dodatkowe 6000 kWh energii z zakładu, więc żyć, nie umierać. Gaz w tym przypadku no nie ma sensu i ogólnie jak macie fotowoltaikę na starych zasadach, nawet jeżeli trzeba by ją rozbudować, czy to się opłaca? Nie. Nie? Nie. Ale na starych zasadach, jeżeli by rozbudować fotowoltaikę i założyć pompę ciepła. No to no tutaj mam piątkę. No dla normalnego Kowalskiego, no to, nie na człowieka. To ja bym rozbudował. No, widzicie, więc się opłaca. I rozumiem, że pompa ciepła to
dalej by było, budując dom i instalując źródło ciepła, to byłby pierwszy wybór, tak? Tak, teraz bym zrezygnował z gazu, bo koszty, które poniosłem, przyłącza komina... Aha, czyli gaz już nie tylko w drodze, tylko jest wprowadzony do budynku. Tutaj jest za panem, rurka się kończy. To koszty wyszły mi 11 tysięcy. Ale generalnie co? Jesteśmy zabezpieczeni? Nawet jest, jak coś na... nie wiem, nie ma prądu. Powiedzmy, że jakoś sobie poradzimy, bo jest gaz. Ale jak myślę, że nie będzie prądu, to nie będzie też gazu. Kochani, a teraz przechodzimy do kulminacyjnego punktu naszego programu, czyli jesteśmy po przeglądzie i idziemy do sterownika. I w sterowniku tak naprawdę na szybkęsa, bo znowu będą kolejni klienci mówić, że Karol jest obibok. A ja chciałem Wam pokazać to, co tutaj jest fenomenalne, czyli ilość godzin pracy sprężarki w stosunku do ilości włączeń i wyłączeń. Więc lecimy sobie tak. Historia błędów, błędów, brak. Standardowo. Sprężarka, czyli to, co jest tutaj fenomenalne. Popatrzcie, ilość włączeń, wyłączeń 1000, 2900, prawie 3000 ilości godzin działania sprężarki. Dlaczego coś takiego? Ponieważ w tym akurat modelu pompy ciepła załączenie grzałki jest dość trudne. Musi być dość duża różnica do temperatury zadanej wynikającej z krzywej albo wynikającej z prostej, żeby 9 stopni, jeżeli dobrze pamiętam, przez pół godziny czy tam godzinę, żeby ta grzałka się załączyła. Dlatego pompa ciepła non-stop napierdzielała w takim domu, który jest nieocieplony. Ten współczynnik na pewno za rok, jeżeli będzie ocieplona chałupa, to będzie wyglądało tak, że pompa ciepła pobierze mniej energii, ale współczynnik włączeń do całkowitego działania, godzin działania sprężarki będzie zupełnie inny. Myślę, że będzie w granicach 1:1, a nie 1:3. Idealnie by było oczywiście co? Załączacie, bo się niektórzy zastanawiają, czy dobrze jest, że pompa ciepła, ten agregat non-stop mi chodzi. To jest pożądane, żeby pompa ciepła miała taką sprężarkę, taki układ chłodniczy, który jest wydajny w każdych warunkach przejściowych, w mrozach i tak dalej, generuje Wam tylko tyle energii, ile wytraca Wasz budynek, robi to sprawnie. Załącza się... Kiedy się załącza? Na wiosnę? Nie. Na jesień? Wyłącza się na wiosnę. I mamy jedno włączenie. Oczywiście jest to nierealne i różne pompy różnie zliczają te cykle włączeń i wyłączeń, albo zliczają na przykład włączenie i wyłączenie osobno, albo tylko samo włączenie. Różnie jest z pompami i nawet tutaj w Panasonicu z generacjami, jeżeli chodzi o defrosty, niektóre liczą, niektóre nie liczą, ale w to nie będziemy się zagłębiać. To jest zajebisty wynik. Ok, lecimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o grzałkę, patrzcie, jedna godzina, nawet przy takim niedoszacowaniu mocy pompy ciepła do danego stanu, czyli bez ocieplenia, bo myślę, że tutaj zamiast tej pompy ciepła trzeba by było włożyć przynajmniej TKP 9, jak nie TKP 12, żeby osiągnąć to ciepło, które potrzebujemy nawet przy temperaturze minus 20, bo w takiej strefie klimatycznej tutaj się znajdujemy. No ale jest jak jest, tylko godzina pracy, a na podliczniku nie mamy tej nawet godziny, tak? Policzonej, jeżeli chodzi o pracę grzałki. Ok, więc widzicie, jak to wygląda. Lecimy sobie na szybkęsa do monitoru poboru energii i pobór energii, lecimy rok, trochę nie widzę, i po kolei grzanie. Nic, czyli chłodzenie, bo nie mam chłodzenia, i 299 kWh na produkcję ciepłej wody użytkowej. I tutaj akurat o dziwo nam ten licznik pokazuje dość ładnie. Chwilę, sprawdźmy jeszcze sobie, wróć, pobór energii, i mamy mniej więcej rok czasu, powiedzmy minął, od uruchomienia pompy było tutaj wygrzewanie. Lecimy sobie całorocznie, jak to wyglądało, i całkowity pobór energii mamy dla wszystkich trybów 3672 kWh, a ile jest na podliczniku? 3988. Czyli mniej więcej takie przekłamanie macie, czyli około 10%. 10%. Widzicie, ostatnio u klienta było około chyba 15-20%, tutaj macie w okolicach 10%. Pewnie wynika to z tego, że pompa ciepła napierdzielała non-stop. Dobra, lecimy sobie, wracamy do produkcji, bo chciałem Wam od razu zrobić porównanie i dlatego taka dygresja była. Całkowite grzanie, chłodzenie 0 i produkcja ciepłej wody.
I to akurat licznik pokazywał prawdę, ponieważ było jeszcze wygrzewanie posadzki. I teraz też to, co Was połechta i jest to w miarę realne w takich założeniach. Całkowity COP 4,9. Jeżeli chodzi o grzanie 5, ponieważ mam tutaj wszędzie podłogówkę i cały czas wraca nam zimna woda, pompa ciepła, że tak powiem, starała się nadgonić. Pewnie delta nawet wychodziła tutaj większa, dlatego mamy taką sprawność. I 3,7, jeżeli chodzi o ogrzewanie ciepłej wody, i mogę powiedzieć, że spokojnie jest to też bardzo dobry wynik. Więc kochani, tak to wygląda. Jeszcze teraz pytanie, jeżeli chodzi odnośnie pracy, chodzi pewnie na krzywej grzewczej, tak? Pompa. Znaczy, przez ten sezon zimowy chodziła na stałe 29 stopni. Czyli rozumiem, że teraz jest też stała. Tak, powinna zostać. Prosta. Prosta, tak. 29 stopni. Powiem szczerze, jeszcze ciężko mi mówić może, ale i tak nawet w takich warunkach, jeżeli mamy, nie mamy jeszcze tego styropianu, zrobiłbym tak, że ustawiłbym krzywą grzewczą. Dlaczego? Bo w temperaturach dodatnich będzie też pompa ciepła mniej zużywać energii. Będzie mniej dogrzewać, bo może nie było problemu takiego, że pompa ciepła przegrzewała pomieszczenie? Nie, było. Dla nas było. Dobrze, więc widzicie, można tak, ostatnio Wam pokazywałem też na filmach, że można, że tak powiem, podłączyć przez zwykły tarczowy taki timer, pompkę i robić przez to odbiór. Waszym czynnikiem temperatury może być żona, więc można naprawdę wszystko, kochani, jak tylko chcecie. I tyle, kochani, chciałem Wam pokazać w tej telenoweli zacnej, w tym odcinku. Popatrzcie, nawet się szybko wyrobiłem. 12 minut to nie jest tragedia, to nie jest 23, 48 i 57, 21, 37. Dobrze, kochani, tyle. Ja lecę do następnego klienta i widzimy się w następnym pasjonującym filmie z cyklu Pompy Ciepła, Przeglądy Karol, Wywiady z Klientami. Pa!